Temat, który postanowiłem dzisiaj poruszyć, nie jest przypadkowy, ponieważ bardzo często słyszymy o miłości. W ogóle im trudniej, tym więcej ludzie mówią o miłości. I wydaje się, że to jest słuszna. To jest słuszna koncepcja, jak, jak powiedział kiedyś Ktoś w bardzo lubianym przeze mnie filmie. Tyle, że mamy pewien problem. Dlatego, że kiedy ludzie mówią miłości, to często nie wiadomo o czym mówią. I przy trochę bliższej rozmowie okazuje się, że mówią o tym, że oczekują, iż ludzie będą kochać to, co oni kochają. I to, co oni uznają za godne miłowania. A więc można powiedzieć, że ludzie oczekują, że inni ludzie będą po prostu ich bezgranicznie kochać. Natomiast co oni w zamian dadzą? Dadzą sympatię i przyjaźń, jeśli rzeczywiście będzie się ich kochać, ale bardzo szybko dadzą nienawiść, złość, bunt. Jeśli ktoś nie pokocha tego, co oni kochają. I wtedy oczywiście nie ma mowy o żadnej miłości, to jest tylko opowiadanie bajek. Nie chcę powiedzieć na dobranoc, bo ja mi dziecku takiej bajki nie opowiedział na dobranoc, ale opowiadanie bajek. I postanowiłem, że dzisiaj poświęcę trochę czasu, żeby na podstawie Słowa Bożego. Uświadomić nam wszystkim, sobie również rzeczywiście, czym jest prawdziwa miłość. To greckie słowo agapi, czy też w staro grece agap. Pytanie tylko, czy chcemy wiedzieć, bo obawiam się, że wielu z nas nie będzie chciało takiej miłości. Na początek znany werset, wszystkim znany, wszystkim czytelnikom Biblii, Jan 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. I oczywiście ten werset jest używany bardzo często jak, jak taki przerywnik wręcz, Pokazujący, że, no, patrzcie, słuchajcie, tak Bóg kocha świat. Ten werset jest bardzo głęboki i szeroki, i wiele o nim warto powiedzieć, ale dzisiaj jedna rzecz mnie interesuje. Tam jest zresztą to bardzo łatwo zauważalne, bo werset brzmi w taki sposób: albowiem Bóg tak umiłował świat. I słuchajcie, słuchajcie, ludzie. Jeżeli mówimy o prawdziwej miłości, to właśnie w tym miejscu znajdujemy definicję tej prawdziwej miłości. Bo zgodzimy się, że miłość, którą Bóg miłuje człowieka, jest jak najbardziej prawdziwą miłością. A więc jak ta miłość wygląda? Jak ona się w praktyce realizuje? Co ona oznacza? Bóg tak umiłował świat, że wydał swojego syna. A więc wydał to, co miał najcenniejszego i to wydał na śmierć. Jeśli więc mówimy o miłości, prawdziwej miłości, a powołujemy się przy tym na Biblię, to prawdziwa definicja tej miłości mówi nam, że. Jedyną, prawdziwą, świętą miłością, jaką możemy i powinniśmy miłować Boga i innych ludzi, jest taka miłość, która wydaje siebie, czyli to, co mamy najcenniejszego, do dyspozycji innych, aby z tym zrobili, co zechcą. No i mówiłem, że nie będziecie zadowoleni, ale to jest prawdziwa miłość. Wszystko inne to jest tak, jak śpiewał kiedyś nieodżałowany Marek Grachuta w jednej ze swoich piosenek. Czy to jest miłość, czy tylko kochanie. I w wielu przypadkach właściwie nie mówimy o miłości, ale o kochaniu. A przede wszystkim o kochaniu samego siebie, o kochaniu własnych koncepcji teologicznych. O kochaniu ludzi, których my chcemy kochać, o kochaniu tego, co nam akurat najbardziej odpowiada, to nie jest miłość. I jeżeli oczywiście ktoś chce ze mną się spierać, no to oczywiście ma takie prawo, no nie ma problemu. Tylko że spór nie jest ze mną, ale spór jest z Panem Bogiem, który bezdyskusyjnie powiedział, w jaki sposób ukochał. Takich bandytów jak my. Nie, przy, nie przypadkowo użyłem tego słowa bandytów, ponieważ myśmy zamordowali. Zamordowali ten najwspanialszy wyraz miłości, jaki Bóg nam zaoferował. Zabiliśmy Chrystusa. Zamordowaliśmy Chrystusa. Wiecie, co zauważam? Podzielę się z Wami po tych kilkudziesięciu latach mojej służby. Kiedy zaczynamy mówić o miłości, ludzie są znudzeni. Ludzie nie są zadowoleni. Słusznie Maciek zauważył na początku, że ludzie mówią: A już to słyszeliśmy. Co można więcej o miłości powiedzieć? Powiedzieć niewiele można więcej ponad to, co mówi Biblia. Ale uczniowie Jezusa Chrystusa to nie są ludzie, którzy mają li tylko mówić o miłości. Ale to są ludzie, którzy mają żyć w miłości, mają praktykować miłość. 90, można powiedzieć, 5% konfliktów, jakie obserwujemy, jakich doświadczamy w naszych zborach, nie miałoby miejsca, gdyby w naszych kościołach panowała miłość Boża. Podkreślam, 95% Wszelkich konfliktów, wszelkich kłótni, wszelkich podziałów, sprzeczek, awantur nigdy nie miałoby miejsca, gdyby w naszych zborach panowała miłość Boża. Ta miłość, o której tutaj dzisiaj tyle mówimy. Czyli ten wzorzec, który podaje nam słowo Boże. Dodać należy, że w stu procentach tu już mówię jasno i bezdyskusyjnie. W stu procentach małżeństw, które przeżywają konflikty, trudności, tak to ładnie nazwijmy, gdyby one miłowały się miłością, która pochodzi od samego Boga, nie byłoby żadnego konfliktu, nie byłoby żadnego problemu. Może się komuś wydawać, że to, co mówię, to jest trochę takie, tak pachnie pięknoduchostwem. Ale, przepraszam bardzo, Jezus był, był pięknoduchem? Z tego, co czytam w słowiem Bożym, to był bardzo trzeźwo myślący człowiek. <laughs> Oczywiście i zarazem Bóg. To był człowiek świadomy tego, co zostanie mu uczynione, jeśli nie zejdzie z drogi, na której jest. To był człowiek, który świadomie mówił prawdę, świadomie narażał się na niebezpieczeństwo, był gotów za to zapłacić najwyższą cenę, a więc nie możemy mówić o żadnym piękno duchostwie. A czy uczniowie Jezusa Chrystusa mają inną drogę? Czy uczniowie Jezusa Chrystusa mogą chadzać swoimi własnymi ścieżkami, nie naśladując Chrystusa? Oczywiście odpowiedź brzmi – mogą. Tylko, że wtedy nie są uczniami Jezusa, i wtedy nie muszą płacić tej ceny, którą płacił Jezus Chrystus, a płacił ją z powodu miłości właśnie do mnie, do Ciebie i do każdego innego człowieka, który wcale Go nie kochał. Wcale Jezusa nie kochał. Muszę się z Wami podzielić smutną informacją. Kiedy przyglądam się ludziom wierzącym, to nie, wiem, nie podam, że tak powiem, procentowo, nie określę tego procentowo, ale większość wierzących ludzi, przynajmniej tych, którzy mówią o sobie, że są wierzący, nie kocha Boga. I mówię to zupełnie świadomie. Gotowy na to, żeby zebrać po głowie za to, co powiedziałem, ale to będzie tylko dowód na to, że mam rację. Ludzie nie kochacie Boga, nie kochacie Jezusa. Nie darzycie Boga miłością, nie darzycie Jezusa miłością. I to jest przyczyną takiego stanu Kościoła, jaki dzisiaj oglądamy, i to jest przyczyną takiego stanu. Wierzących małżeństw, z jakim często dzisiaj mamy do czynienia. A wiem, co mówię. Powiedzieliśmy na podstawie Jana 3:16, jak wygląda koncepcja Bożej miłości. Powiem Wam coś, co idzie jeszcze dalej. W anginie Mateusza. W piątym rozdziale czytamy taki fragment. 43-48 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swojego. A ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami ojca waszego, który jest w niebie. Bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi, i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali. Jak ojciec wasz, niebieski doskonały jest. Tu mamy dokładnie tę samą miłość, tutaj pada też to słowo agapi, o której czytaliśmy w Jana 3:16. Tylko w Jana 3:16, kiedy czytamy ten werset, on nie jest spersonalizowany. Tam się mówi po prostu o wszystkich ludziach. I tam się mieścimy, my sami a o sobie mamy na ogół dość takie pozytywne zdanie. No czemu nie miałby Bóg za mnie umrzeć? Tam są ci nasi przyjaciele, nasze żony, mężowie, a jakoś nie chcemy pamiętać o tych, których nie lubimy, nie cenimy i którzy są naszymi wrogami. Ale widzicie, Jezus jest, jest, jest i był istotą, która nie pozostawiała żadnych złudzeń. I kiedy wygłosił, czy też wygłaszał swoje kazania na górze, doszedł do jednego z przykazań Starego Testamentu. I zaczął wykładać im to przykazanie. I mówi tak, słyszeliście pewnie, mu powiedziano wam, że macie miłować swojego bliźniego, ale swojego nieprzyjaciela macie mieć nienawiści. No wydaje się, że to proste bardzo. Cóż tutaj jest do omówienia. Sprawa jasna, tylko tak to brzmi nieciekawie. Bóg każe nienawidzieć. Ale jeśli przyjrzymy się temu przykazaniu, to powiem wam, że jest to jedno z najspanialszych przykazań miłości. Dlaczego? Dlatego, że Bóg mówi, byli swojego bliźniego miłuj. To jest dobra rzecz, ale mówi: trzymaj się jak najdalej od swojego nieprzyjaciela. Trzymaj się jak najdalej, bo nienawiść oznacza, że nie chcesz z kimś przebywać. Nie chcesz go mieć blisko siebie. Pamiętajmy, że ludzie z Starego Testamentu nie mieli Ducha Świętego, nie mieli mocy Ducha Świętego tak, jak my dzisiaj mamy, jeśli jesteśmy ludźmi narodzonymi na nowo. To, co mieli, to było prawo, i wobec tego prawa mieli być posłuszni, oczywiście mieli to czynić z wiarą, co pomagało, znakomicie pomagało im to prawo stosować. No ale wiemy, że różnie to bywało. I Bóg mówiąc: trzymaj się z daleka od tego człowieka, tak naprawdę zabezpieczał jednego i drugiego. Jeden i drugi mogli spokojnie żyć. Byli nieprzyjaciółmi, nienawidzili się, ale nie wchodzili sobie w drogę. Bo Bóg im tak powiedział. I to było wspaniałe zabezpieczenie, ale wiecie, kiedy oni żyli, mijały lata, to ci ludzie mieli szansę nawiązać ze sobą relacje, mieli szansę przekonać się, że nie są tak naprawdę pełni nienawiści. I zapewne przez te lata, które mijały, wiele takich sytuacji znajdowało pozytywne rozwiązanie. Ludzie stawali się po prostu przyjaciółmi, miłowali się. Ale Jezus mówi to wszystko nic. Zapomnijcie o tym. Przyszedł nowy czas. Ja wam powiadam, miłujcie swoich nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy Was prześladują. Wydaje się, że to jest tak wysoko postawiona poprzeczka, że no człowiek nie jest w stanie jej przeskoczyć. To jest tak, jakby ustawiono poprzeczkę na wysokości dwóch metrów i z miejsca trzeba było ją przeskoczyć. No praktycznie nie ma takiego człowieka, który by to uczynił. A mówimy o duchowych relacjach i to jest jeszcze trudniejsze. No jak się mam modlić od tego, który mi zrobił to, to, tamto, który nieustannie mnie obmawia, nieustannie czyni coś przeciwko mnie. A Jezus mówi, módl się o Niego. Prawdziwa miłość zaczyna się modlić. Ta miłość, która polega na kochaniu, nie pomodli się. A nawet jak, jak się pomodli, to z zaciśniętymi zębami, co nie jest prawdziwą modlitwą. I Bóg tego nie wysłucha. Prawdziwa miłość zaczyna się modlić i zaczyna szukać relacji. Bo miłość, o której nam mówi Biblia, to jest rzeczywistość, która ma wkroczyć w ciemności duchowe tego świata i ma te ciemności rozświetlić. Dlatego powiedziałem wcześniej, że gdyby ludzie naprawdę miłowali Boga w kościołach, to w kościołach nie byłoby konfliktów. W małżeństwach ludzi wierzących nie byłoby w ogóle pola do konfliktu. Więc jeżeli znajdujemy w kościele konflikt, Wyłączam tutaj konflikt teologiczny, który może istnieć, ale nie musi być pełen nienawiści, żeby było jasne. Ale jeśli widzimy ludzi, którzy w kościele skaczą sobie do oczu, którzy źle o sobie mówią, którzy nienawidzą się nawzajem, którzy obmawiają siebie, którzy knują za plecami którzy dzielą kościoły na dwa, na cztery, na sześć, jak tam komu pasuje. Coś takiego się działo w Koryncie, o czym Maciek wspominał. To możemy być pewni, że ci ludzie w ogóle nie rozumieją, czym jest miłość. To nieprzypadkowo w liście do Koryntian właśnie pierwszym apostoł zapisał tak zwany hymn o miłości. Ten nieprawdopodobny trzynasty rozdział pierwszego listu do Koryntian. To nie jest przypadek. Ponieważ ten kościół nic nie mogło uratować. Dlatego, że ten kościół miał wszystko, wszystkie dary duchowe miał, miał wspaniałych apostołów, którzy go odwiedzali, którzy usługiwali w tym kościele. Był nieźle zorganizowany. Nie był to jakiś ogromny kościół, ale był na tyle duży, że mógł swobodnie funkcjonować. Ale to nie działało. A nie działało, dlatego że ci ludzie po prostu skakali sobie do oczu. I opowiadanie tym ludziom o tym, że powinni się kochać, nic by nie dało, dlatego że oni nie rozumieli takiej, takiej mowy. Natomiast apostoł Paweł prowadzony przez Ducha Świętego zapisał no niesamowity, niesamowitą definicję prawdziwej Bożej miłości, która właściwie absolutnie z siebie rezygnuje. No powiedzcie mi, jak, jak może zaistnieć konflikt w małżeństwie, jeżeli mąż mówi do żony dobrze, ja rezygnuję z siebie, będzie tak, jak ty chcesz. A żona na to to ja rezygnuję z siebie. Będzie jak ty chcesz. Gdzie tu jest pole do konfliktu? Gdzie tu jest możliwość, nie wiem, pokłócenia się, rozejścia się? No gdzie? Nie ma takiego pola w ogóle. Ale to nie dlatego, że ci ludzie się wzajemnie kochają, tylko dlatego, że oni kochają Boga. I Bóg mówi im to, co im mówi, a oni to mówią swojemu współmałżonkowi. I to się dzieje też w kościele. Przecież może być w kościele jakiś konflikt. Może się zdarzyć. I wtedy co robią ludzie w kościele? Mówią sobie nawzajem: wybacz, zachowają się niewłaściwie. Niech będzie tak, jak ty uważasz. Oczywiście nie uwzględniamy tutaj w tym problemów teologicznych, bo tu może być sprawa zwiedzenia, ale to inna historia. I ten człowiek, który słyszy to, mówi: Wybacz, bracie, wybacz, siostro, ale, ale naprawdę zachowałem się niedobrze, nieładnie się zachowałem. Ja wiem, że Twoje racje są ważniejsze od moich. I oczywiście, jeżeli byśmy teraz porozmawiali z ludźmi, to powiedzieliby tak. A, to to się nie zdarzają takie rzeczy, tak, tak ludzie nie żyją. To prawda. To niestety prawda. Ale przecież to nie my ustanawiamy normy. To nie my wymyśliliśmy miłość. To nie my zdecydowaliśmy, co znaczy prawdziwie miłować, tylko to wszystko mamy zapisane w Słowie Bożym. My nie musimy się jakoś szczególnie napinać, żeby to przeczytać i przyjąć, bo możemy nie przyjąć, ale to oznacza bunt. Bunt przeciwko Bogu, tak naprawdę. I wtedy trudno, żebyśmy byli nazywani uczniami Pana Jezusa Chrystusa. Czy Jezus zawsze, wobec każdej osoby i w każdej sytuacji, Właśnie tak się zachowywał. No nie. Nie. Wtedy, kiedy wszedł do świątyni, zobaczył, co ci ludzie zrobili ze świątynią, to się tak nie zachował. To nie chodził tam po tej, po tej sali, nie głaskał i po główce, mówi: Kocham Was bardzo, weź tą kurę stąd. Nie, tak nie było. Po prostu ich wszystkich wygonił stamtąd. Ale pamiętajmy, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie są pełni Ducha Świętego, a podobno Kościół jest dzisiaj pełen Ducha Świętego. Podobno yy, mówię dlatego, że czasami kiedy się rozmawia z ludźmi, z różnymi ludźmi z różnych zborów, żeby było jasne, bo tak jakoś ludzie zwracają się do mnie z różnymi sprawami, z różnych społeczności, z różnych denominacji. I to są bardzo podobne problemy. I, I czasami widać, że ten człowiek na przykład nie wie, że może być pełnym Ducha Świętego. I on nie wie, że można wtedy mieć siłę i moc do tego, żeby żyć właśnie tak, jak Bóg tego oczekuje. Jak daleko może się posunąć ta prawdziwa miłość? Jak daleko może z siebie zrezygnować? Żeby to uplastycznić, posłużę się księgą Izajasza i chciałbym zacząć od czterdziestego rozdziału, wersety 29 do 31. <ślesy> Może zostawmy sobie to na koniec, a zacznijmy od 42. 1 do 4. Czytamy tak. Oto sługa mój, którego popieram. Zaraz powiemy, że a to Jezus Chrystus. Tu jest napisane: Oto sługa mój, którego popieram. A więc to, co będziemy czytali, dotyczy wszystkich sług których Bóg popiera, ponieważ tak postępują, jak za chwilę usłyszymy. Mój wybrany, którego ukochała moja dusza, natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Czciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu ani się nie złamie. Wiemy, że to jest zapowiedź przyjścia zbawiciela. I to proroctwo jest personalizowane, ale nie tylko. Ono też mówi ogólnie o ludziach, których Bóg będzie popierał, jeśli będą tak, a nie inaczej postępowali, naśladując po prostu Chrystusa. I kiedy mówimy o kościele w tym momencie, o ludzie Bożym, to jak daleko mamy okazywać braciom i siostrom swoją miłość? Nie będziesz krzyczał i nie będziesz wołał. W kościele nie ma miejsca na krzyk. Kiedy mówimy o krzyku, to on nam się kojarzy albo z podniesionym tonem który jest kierowany w stosunku do jakiejś tam osoby. Jest też, kojarzy nam się też z wołaniem do konkretnej osoby, że tak, a nie inaczej ma postępować, ponieważ natychmiast pojawia się mowa o trzcinie nadłamanej i knocie, który dogasa. A więc człowiek, który jest pełen miłości, to jest człowiek, który nie stosuje świeckich metod, czy też metod z tego świata, czy metod cielesnych, do tego, aby współpracować z ludźmi. W kościele mamy różnych ludzi, począwszy od dojrzałych duchowo, a skończywszy na tych, którzy ledwo ledwo rozpoczęli swoją duchową edukację. Są też ludzie, którzy przeżywają swoje trudności, swoje. Swoje kryzysy. Tacy ludzie też są w kościele, i oni nie są po to, żeby ich wyrzucić z kościoła, tylko po to, żeby nie dołamać tego, co ledwo jest nadłamane. Warto też dodać w tym miejscu, że Jezus zajmował się tymi czcinami nadłamanymi, które gotowe były, aby przyjąć jego życie. Pamiętajmy o Janie 3,16. Ten, kto uwierzy. Nie każdy. Ten, kto uwierzy. Jeżeli wierzysz Jezusowi, to nawet jeśli jesteś złamaną trzciną, a każdy, kto jeździ od jezioro, to wie, że trzcina, która jest złamana, już się nie odrodzi. Już jest złamana, koniec. A poza tym jest na tyle bezwartościowa, że nikt się tam nie przejmuje taką czciną. Ale Jezus to robi. Potrafi się tą, nad tą bezwartościową w oczach innych ludzi czciną pochylić. I, poz, I pomoże jej tak, aby ona mogła odżyć. W oczach ludzi możemy być bezwartościowi, ale w oczach naszego Zbawiciela przedstawiamy tak niesamowitą wartość, że on się nad każdym takim, który mu wierzy, pochyla. Tak, pochyla się. Nie jesteśmy obojętni. Knot, który gaśnie, dlaczego gaśnie? Z jednego tylko powodu gaśnie. No załóżmy, że jest dobrze zrobiony, a człowiek jest dobrze skonstruowany. Wtedy, kiedy nie ma oliwy, wtedy, kiedy skończyło się paliwo, to knot gaśnie. Czego mu brakuje? Brakuje mu oliwy, ducha. Bo Duch Święty, Oliwa jest symbolem Ducha Świętego w Biblii. Brakuje mu Ducha. I Jezus daje Ducha, ale tym, którzy Mu uwierzą. Tym, którzy Mu uwierzą. My wszyscy jesteśmy bardzo kruchymi, glinianymi naczyniami, jak wspomina właśnie List do Koryntian, tym razem drugi. Jesteśmy kruchymi naczyniami, glinianymi. I w oczach wielu ludzi nie przedstawiamy żadnej wartości interesuje się przebiegiem II wojny światowej czytam na ten temat oglądam filmy które, dokumentalne które się zachowały i jeżeli ktoś z Was widział na przykład filmy pokazujące wyzwalanie obozów koncentracyjnych, to to są przerażające, przerażające widoki. Ludzie po prostu, właściwie to, co z nich zostało, leżeli gdzie popadnie, rozrzuceni, po całym obozie. Czasami leżeli jak taka kupa gałęzi, jeden na drugim, bez znaczenia. Nikt nie pamięta ich imion, nikt nie wie, kim byli. Pewnie po kilkudziesięciu latach gdzieś tam próbowano dotrzeć, co to za osoby były, ale nawet jeśli ktoś dotarł, to jakie to miało znaczenie. Dla Niemców, którzy ten im zgotowali, nie miało to żadnego znaczenia. Byli niczym dla tych ludzi. I w oczach wielu ludzi my też jesteśmy niczym. W oczach wielu kobiet, dzieci nienarodzone są niczym. Zlepkiem komórek. Niczym. W oczach wielu ludzi, staruszkowie, którzy potrzebują pomocy, są niczym, lepiej ich zabić. A po co się mają męczyć? Po co mają zabierać nam czas? Po co mają zabierać nam pieniądze? Lepiej zabić. Musimy sobie uświadomić, że jeśli Boga, Boga by nie było, jeśli Bóg by nie istniał. To, to nasze istnienie jest całkowicie pozbawione sensu, jakiegokolwiek. Jezus, przychodząc na ten świat, zaprzeczył wszystkiemu temu, o czym mówiłem przed momentem, dlatego że On przyszedł pochylić się nad każdą istotą, która mu uwierzy. I ta istota ludzka ma życie i będzie miała życie. Był gotów zrobić wszystko, był tak zdeterminowany w swojej miłości, że zrezygnował z samego siebie, jak mówi Lizo Filipian, drugi rozdział, wyrzekł się samego siebie i stał się sługą, nawet w jakimś sensie to słowo duz, które tam istnieje, może być czasami tłumaczone jako, jako niewolnik nawet. Stał się niewolnikiem miłości, jaką chciał i okazał nam. Wielu ludzi zupełnie go odrzuciło, nie przyjęło, i dlatego niezwykły jest czwarty werset, który mówi, że on nie upadnie na duchu, ani się nie złamie. Iluż to razy słyszałem od różnych ludzi, pastorze, ale to, to bez sensu jest ta służba. Ludzie nie słuchają, ludzie nie chcą, ludzie nie umieją, nie pragną, no w ogóle wszystko jest na nie. Wszystko jest na nie. No, ale aż prosisz, żeby zadać pytanie takiemu człowiekowi: a ty kochasz tych ludzi? Miłujesz tych ludzi? No i tu jest trudno odpowiedzieć, no bo trzeba się przyznać do tego, że się po prostu tych ludzi nie miłuje. Chciałoby się miłej, sympatycznej pracy, która przynosi sukces, Z tym sukcesem można byłoby się gdzieś tam pochwalić. No, a tymczasem wychodzi na to, że człowiek pracuje 30 lat, 40, no i ma zbór 20-30 osobowy. I to jeszcze często skłócony. Pomijając to, że ten człowiek może, może nie, nie prowadzi tego kościoła dobrze. bo Są takie sytuacje. Ale są też ludzie, którzy... Naprawdę z Bożego Ducha pracują. I że tak powiem, poludki nie mają sukcesów. Dlatego, że ci, których prowadzą, nie kochają Boga. Nie kochają Boga. I nie cenią sobie tego, że ten człowiek, czasami już stary człowiek, kocha ich i tylko dlatego oni jeszcze żyją w miarę normalnie. Bo gdyby on ich nie kochał, to by była katastrofa w ich życiu. Dalej czytamy w 52 rozdziale Izajasza, 13 do 15 wersety. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze. Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Jakże wspaniałe proroctwo. Ilu z nas chciałoby tak? Ilu z nas chciało właśnie, by czegoś takiego. Tak, ja kocham ludzi, panie, ja kocham tych ludzi, a jak ty mi mówisz, że mi się szczęśliwie powiedzie, to ja jestem jeszcze gotów dołożyć godzinę dziennie do tej służby. Jestem w stanie zrezygnować z jednej dziesiątej dodatkowo moich dochodów i przeznaczyć je Kościołowi, bo chcę być wywyższony i chcę być wysoko wyniesiony. Ale Bóg nie pozostawia złudzeń. Wielu się przeraziło na jego widok. Tak był zaśpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd. A jego postać nie taka jak synów ludzkich. Tak wprawi w zdumienie liczne narody. Królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Oczywiście proroctwo znowu jest spersonalizowane i, i jest dedykowane osobie Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ale to nie powinno nam w żaden sposób przeszkodzić w zrozumieniu, jak daleko posunęła się Boża miłość. Chrystus był człowiekiem, był mężczyzną, trzydziestoletnim, który... Może nie był jakiś szczególnie piękny, ale na pewno 30-letni, zadbany, czysty, żydowski mężczyzna no, musiał przyciągać wzrok. I coś w tym chyba było, bo bardzo wiele kobiet za nim chodziło. I bardzo wiele kobiet go wspomagało. Ale na co on się zgodził? Zgodził się na to, żeby w miłości do ludzi. Być zupełnie zeszpeconym. I żeby ktoś to Niego patrzył, mógł powiedzieć spokojnie: Ale to on nie wygląda jak człowiek. Czyli mówiąc prosto, Jezus nie postawił ponad miłość do nas, swój własny wygląd, swój własny wizerunek, swoje własne wygody, swoje własne pragnienia, ale gotów był tym, których pokochał, oddać siebie do dyspozycji, tak żeby go po prostu zdemolowali. Tak można by to chyba określić. A ja ciągle słyszę od wielu wierzących ludzi: My mamy swoje prawa. My mamy swoje prawa. Ja mam prawo do tego, mam prawo do tamtego, mam prawo do jegoś, do jeszcze czegoś. Ja po, po tych 30 latach służby, muszę Wam powiedzieć, że doszedłem do wniosku, że tylko pastor nie ma do niczego prawa. Bo pastor musi być zawsze, bo jak nie ma, to jest afera. Pastor musi być zawsze przygotowany. Pastor musi zawsze wiedzieć, jak zareagować. No, biedni ci pastorzy. Ale ja, kaznodzieja, starszy zboru, przecież ja nie muszę być na nabożeństwie. Ja nie będę z tymi rozmawiał, bo to taka banda w kościele, która tylko dzieli i robi awantury. Ja mam swoje prawa. I tyle. Ja mam swoje prawa. Jezus nie miał swoich praw? Miał. A czego nas uczy, Jego postawa? Uczy nas tego, że On zrezygnował z samego siebie. I wyobraźcie sobie później, że mamy do czynienia z małżeństwem, że ona mówiła, ja swoje prawa. Mąż mówi, ja też mam swoje prawa. No to skoro jeden i drugi ma swoje prawa, to przepraszam, że tak powiem, to po jakiej licho się pobierali. Przecież to nie jest, yy, można powiedzieć tak, yy, giełda ludzkich praw. Ja wam coś powiem więcej. Małżeństwo to jest kompletne bezprawie. Czyli każdy jest bezprawa. Ale w kościele jest dokładnie tak samo. Nie masz żadnych praw. Czy rozumiesz to, że nie masz żadnych praw w kościele? Jakie chcesz mieć prawo? Do czego? Do krytykowania kogoś. Do tego, żeby cię uważano za najlepszego w zborze? Do czego chcemy mieć prawo? Wielu chrześcijan ostatnio mówiło, że chce mieć prawo wyboru. Wiecie, to prawo wyboru polegało na tym, że jednemu dziecku pozwolę żyć, a drugiego za, drugie zamorduję. Tak to prawo wyboru w praktyce miało wyglądać. Więc jeśli będziemy konsekwentni, to takie prawo wyboru możemy wprowadzić w życie Kościoła. Jednego pastora zabijemy, drugiemu pozwolimy żyć. Prawo wyboru. Jednemu kopniemy cztery litery, a drugiemu zrobimy podwyżkę. Prawo wyboru. Czy o to chodzi tak naprawdę? Jakie chcecie, jakie chcecie mieć prawa? Jedyne prawa, jakie mamy, mamy w Chrystusie. Tak mówi słowo Boże. List do Efezjan, pierwszy rozdział. On nam mówi, do czego mamy prawo w Chrystusie. To nie jest temat więc nie będę, dzisiejszy, więc nie będę tego rozwijał, ale można sobie przeczytać. Mamy prawo do tego, żeby dziedziczyć królestwo Boże. O tym tylko wspomnę. Tak, mamy prawo w Chrystusie, bo bez Chrystusa jesteśmy niczym, nikim i nie mamy żadnych praw. I jeżeli znajdujemy się w ciele Jezusa Chrystusa, czyli w kościele, to nie mamy tam żadnych praw, ponieważ tylko Chrystus ma prawa w swoim kościele, bo On jest głową i On decyduje o tym, co w kościele ma się dziać i w jakiej kolejności i kiedy my jesteśmy tylko sługami którym pozwolono żyć którym dano z łaski życie i nic więcej czy taka miłość nam odpowiada czy chcemy tak kochać żeby rezygnować całkowicie z siebie i ze swoich praw obawiam się że wielu z nas powiedziałoby na to nie nie taka miłość nas nie interesuje ale pamiętajcie, że są konsekwencje takiego wyboru. A mianowicie idziesz swoją drogą. Swoją drogą idziesz. A to oznacza, że wszystko, co Cię spotka, yy, może zniszczyć Twoje życie, zabić Twoje życie. Można tak wybrać. Można tak się zdecydować. O, to jest prawdziwe prawo wyboru. Dalej czytam mi 53 rozdział. No i będę to tylko tak fragmentarycznie czytał. Więc musicie śledzić. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. O, jak lubimy, jak nasza osoba pociąga czyjeś oczy czyjś wzrok. Niekoniecznie dlatego, że jesteśmy tacy sympatyczni czy piękni, ale no jesteśmy ważni. Jesteśmy takim, taką osobą, która w całym kościele w Polsce najlepiej śpiewa, najlepiej mówi kazania. W ogóle z naj, naj, Jak gdzieś przyjeżdża, to tylko czerwony dywan. Niektórym tak odbija, a to wiem z rozmów z pastorami. Którzy mówili mi czasami, bracie, jak chciałem zaprosić pastora z mojej denominacji. I on mówi, że przyjedzie, ale tysiąc złotych. A ja mówię, no człowieku, ale my nie mamy nawet czasami za co opłacić wszystkiego. Ja nie mam pensji, to nie przyjadę. Tysiąc złotych. No bo on taki narcyz, którego wszyscy chcą oglądać. Jezus, mój nie miał postawy ani urody które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Oj, ludzie lubią, żeby się coś podobało. Był wzgardzony, był opuszczony przez ludzi, był mężem boleści, doświadczonym w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, był wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity, i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Czy potrafimy tak kochać? Ktoś pomyśli... Ale to już mnie nie spotka, bo, bo to już Jezusa spotkało. To mogę tak kochać. Nie masz pojęcia, co mówisz. Nie masz pojęcia, co mówisz. Dlatego, że dzisiejszy świat jest coraz bardziej niebezpieczny i bardzo wielu chrześcijan płaci życie za swoją wiarę. I czasami jest tak, że ofiara tych kilku czy kilkunastu wierzących ludzi chroni całe zbory. Bo napastnicy, którzy złapali tych kilkunastu, są zadowoleni i zostawiają pozostałych, a nad tymi się pastwią. Czy jesteś gotów zapłacić za swoją miłość do braci i sióstr? A przecież są normalne dni, ciągle, jeszcze dzisiaj mamy normalne dni. A nam się wydaje, że że jak ktoś zadzwoni do nas o 21, to jest zbyt dużo, żeby podnieść słuchawkę, bo o tej porze się nie dzwoni do porządnych ludzi. Wiem, co mówię. Na czym więc miałby polegać nasza miłość? No, właśnie na kochaniu. Ale przepraszam bardzo kochanie nie ma nic wspólnego z Bożą Miłością. Nic. Jest. Udom, oszustwem. Jest takim sposobem na to, żeby uspokoić własne sumienie, ale tylko do momentu, kiedy nie spotkamy prawdziwej miłości. Wtedy leżymy. Wtedy nie, ma, nie mamy nic do powiedzenia. Owszem, możemy takiego człowieka zabić, zniszczyć, i często ludzie to robią, ale do końca życia się już nie podniesiemy z tego, co zrobiliśmy. Czy jesteśmy gotowi nosić cierpienia i choroby naszych braci i siostr? Co to konkretnie znaczy? Czy potrafimy ich odwiedzać, kiedy są chorzy? Robić im zakupy. Czasami trzeba kogoś umyć po prostu, czasami trzeba kogoś podnieść z łóżka, przejść z nim kilka metrów. Dzisiaj czas, czas, czas jest tak cenny. Goni nas. Nie mam czasu na to. Niech ktoś inny się tym zajmie. Ja mogę dać pieniądze, ale to nie jest miłość. To nie ma nic wspólnego z miłością. To tak daleko leży od miłości, jak, jak wszystko, co, co grzeszne mogłoby się zbliżyć do Boga. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby ludzie nas doświadczali? Żebyśmy byli jak ludzie pełni boleści i cierpienia, i nie podnosili głosu, ze względu właśnie na naszą miłość do braci i sióstr. O tym mówiliśmy już tutaj wielokrotnie. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze. I nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą zamilk, i nie otworzył swoich ust, a przecież mógł jednym zdaniem się obronić mógł powiedzieć źle mnie zrozumieliście źle mnie zrozumieliście zaprowadźcie mnie do arcykapłana I z radością przyjęliby to jego wyznanie skończyło się cierpienie skończył się ból być może w nagrodę pozwoliliby mu stać się częścią sanhedrynu no bo taki dobry nauczyciel Teraz mieliby go w kieszeni, mogliby nim manipulować, a on miał spokojne życie, wiódłby po prostu spokojne życie. I wielu ludzi chce wieść spokojne życie. Nie chcą się angażować, bo boją się cierpienia, bo boją się, że zostaną zranieni. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. I widzicie, tu jest coś, z czym wielu ludzi nie umie sobie dać rady, nie potrafi. Nawet jest wiele takich teologii, które mówią, że jak się nawróciłeś, to już nigdy nie bezcierpiał. Teraz już tylko może być młody, bogaty, wysoki, szczupły, no, zawsze musisz mieć włosy, no i oczywiście piękną, długą nogą blondynkę za żona. Tak to w tej teologii nowoczesnej. Możemy usłyszeć. Ale Bóg mówi: Ale to mnie się upodobało trapić Cię cierpieniem. Czy jesteś gotów na to? To jest bardzo prosty sprawdzian. Jak się zachowujesz w stosunku do swoich braci i sióstr w kościele? Co mówisz? Jak to mówisz? Jak reagujesz na to, że ktoś chce być blisko ciebie? Walisz w go po głowie, mówisz, a paszą won, nie mam czasu? Czy też cierpliwie znosisz to? Boli cię to? Nawet nie wiesz, czemu cię boli, ale ja ci powiem, co cię boli. Egoist cię boli. Twoje ego cię boli. Bo to nie jest ta osoba, z którą bym chciał, chciała być, bo to nie jest ten człowiek, który by mnie fascynował, jakaś taka oferma się przyczepiła, nie wiadomo o co jej chodzi. A to jest bardzo częste w kościołach, że ktoś szuka po prostu akceptacji, miłości, troski. Ktoś po prostu chce być blisko ciebie, bo nigdy nie był blisko nikogo. I słusznie twierdzi, że skoro jesteś wierzący czy wierząca no to właśnie Ciebie wybiera, czyli spotyka Cię zaszczyt. A Ty mówisz, nie, to zaszczyt. Gdyby się król mną zajął, o, to byłoby coś. Ale jakaś taka ferma, która mi nie odpowiada. A ileż to razy bracia i siostry w kościele, ileż to razy miałem takie sytuacje, kiedy słuchałem ich i relacji na temat konfliktu, który mają. I słuchajcie, powiem Wam tak. To, że jestem dzisiaj normalnym człowiekiem, to Bogu zawdzięczam. Rozmawiać z dorosłym człowiekiem i z drugim dorosłym człowiekiem. I ten mówi, że. Siedział sobie spokojnie w zboże, a drugi przyszedł i walnął go i naplął na niego. Przerysowuję. Mówię, no myślę, kurczę, no ciężka sprawa, tak się nie zachowuje człowiek. To pogadam z nim. A ten drugi mówi: No siedziałem spokojnie sobie w zboże, ten przyszedł do mnie, walnął mnie i napluł na mnie. I powiedzcie, czy, czy człowiek jest w stanie zachować normalność w tej sytuacji? Przecież ten jest wierzący i ten jest wierzący. Ten jest dorosły i ten jest dorosły. A mówią zupełnie coś innego. I wiadomo, że któryś kłamie. No i który kłamie. I ja mam być sędzią w takiej sprawie? A ja mam pytanie, a gdzie miłość? No a jak cię walno rzeczywiście? To przecież mogę wziąć jego rękę i powiedzieć: Tu jest drugi policzek, ty jesteś moim bratem, ty możesz mnie uderzyć. Nie przyszło ci to do głowy? Ale nie, no, jak to tak wypada, żeby ktoś kogoś po twarzy bił? No pewnie, bo twoja twarz jest wyjątkowa. Jeżeli Chrystusa bi to po twarzy, to ty nawet nie mów, że masz twarz. Po prostu nie wypada. Jeżeli Chrystus ma twarz, no to ty co najwyżej masz gębunię. A po, po gębuni to już można trochę tam poczepać chyba, nie? Na czym ma to, na ta miłość polegać, o której wszyscy czytają, jak tutaj śpiewaliśmy tę piękną pieśń? Nas sobie przykadziłem, <grywa> ale wyrwało mi się, <grywa> żeby było jasne. Po prostu ja jestem autorem słów, dlatego tak powiedziałem, że sobie przykadziłem. Ale jeżeli śpiewamy piękną pieśń, a ja tu czytałem, o jaka piękna pieśń, cudowne, wykonanie, fantastyczne, w ogóle, no och, ach, ech i nie wiadomo co. No dobra ludzie, ale przecież to jest tylko na podstawie XIII rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Czy tak żyjemy? Czy tak żyjemy? No nie och, ach, ech, tylko czy tak żyjemy? Czy tak kochamy rzeczywiście braci i siostry w Kościele? No, bo jak tak nie kochamy, to co nam się w tej pieśni podoba? No, ja bym się poczuł obrażony. Bo co to za jakieś głupoty mi tu każą wyśpiewywać? Przecież nikt tak nie żyje. No, na czym ma polegać miłość? Na zaparciu się siebie, na niczym innym. Tłumaczę to zawsze narzeczonym, którzy przychodzą i chcą wziąć ślub. I tłumaczę im ludzie. Czy jesteście gotowi zaprzeć się siebie? Tak, jesteśmy gotowi. A tydzień później, pastorze, on mi powiedział to czy tamto. A ona mi zrobiła to czy tamto. Jeszcze nie są w małżeństwie, a już się zdążyli pokłócić. Ale oczywiście zapierają się siebie jak najbardziej. Tak się kochają, że się tak zaparli, żeby postawić, postanowić na swoim. Tak, dostali zaparcia. Są, takie są konsekwencje. Takie są konsekwencje, żeby było jasne. Dlatego, że układ trawienny jest, jest zdezorganizowany przez układ nerwowy i wtedy zaczynają się problemy gastryczne. Proste. Chcesz żyć zdrowym życiem? To miłuj ludzi. Miłuj ludzi. Może nie będziesz najbardziej przystojny. Może nie będziesz najpiękniejsza, ale będziesz żyła i żył zdrowo, bo Bóg dba o swoich ludzi, żeby było jasne. Czy potrafimy zaprzeć się siebie? Czy potrafimy pozwolić innym, żeby byli przy nas sobą, żeby potrafili się otworzyć, potrafili powiedzieć, co mają do powiedzenia? A my cierpliwie słuchamy. A jeśli nawet zechcą nas pobić, to są nasi bracia i siostry. Niech tak zrobią. Czy wy myślicie, że Bóg się nie wstawi za nami? Czy Bóg się nie wstawił za swoim synem, który umarł na krzyżu? Ktoś powie: No nie, bo umarł. Umarł, bo to był Boży plan zbawienia. Ale 40 lat później Jerozolima została zrówna nad Ziemią. 40 lat to nie jest przypadkowa data, 40. E, przepraszam, liczba 40. Ona w Biblii wiele znaczy. Przez te 40 lat Żydzi nie wykorzystali tego czasu, aby pokutować. A wręcz atakowali Kościół, niszczyli Kościół. No więc. Przyszli Rzymianie i nauczyli ich porządku. I wreszcie rzecz, o której chciałem powiedzieć jeszcze na początku. Powiedziałem o tym 40 rozdział. 29-31. Prawdziwa miłość, co sprawia? Zmęczonemu daje siłę. A bezsilnemu mocy w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. <laughs> Lecz ci, którzy ma, ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach, jak orły. Biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Ktoś powie, ale tu jest powiedziane, że to wtedy, kiedy ufają Panu. Kiedy ufamy komuś? Kiedy go miłujemy. Ja nie ufam swojemu wrogowi. Ja nie ufam człowiekowi, którego nie znam. Ufam Bogu, którego znam i któremu powierzyłem swoje życie. A więc miłuję mojego Boga. A On sprawia, że moje siły są odbudowywane, że mam obfitość mocy Bożej, że nabieram siły, że wzbijam się w górę na skrzydłach. Że biegna nie mdleje i nigdy nie ustaje. I mogę powiedzieć, nie dlatego, że jestem bardzo stary, ale trochę już lat nam, że to jest prawda. Im jestem starszy, tym jestem lepszy. To jest prawda. Im jestem starszy, tym jestem lepszy. Tym bardziej rozumiem Boga tym bliżej Boga jestem i powiem wam, że jak się zastanawiam nad tym, ile mam lat, to się śmieję z siebie, bo to jest niemożliwe. Bo to jest po prostu niemożliwe. Ale czy Bóg nie mówi, że On odnawia naszą młodość? A czemu On to robi? Dlatego, że nas kocha, miłuje nas, a więc ma dla nas wszystko, co najlepsze. Wszystko, co najlepsze. Czy ty masz dla swoich braci i sióstr, dla swojego męża i żony wszystko, co najlepsze? Czy też to, co najlepsze, masz schowane w kieszeni, a innym rozdajesz te ochłapy, żeby było, że coś jednak się pojawiło? To nie jest droga miłości, to jest droga egoizmu, to jest droga oszustwa i to jest droga klęski. Wcześniej czy później tą klęskę poniesiesz. Kochani, Niech nas Bóg błogosławi i niech da nam mądrość, abyśmy umieli kochać, miłować Jego samego, siebie samych i innych ludzi. Amen. Nie chcąc nic w zamian, Miłość pełna dobroci, oprzyj się dzisiaj na jej ramieniu. Ustrojona w cierpliwość Przemawia w prawdzie Która wyzwala Miłość Zawsze pociesza Nie pozostawia W sercu zwątpienia Szuka swego, oddaje siebie, nie chcąc nic w zamian. Miłość, pełna dobroci, oprzyj się dzisiaj na jej ramieniu. Oddaje siebie, nie chcąc nic w zamian. Miłość, pełna dobroci, się ci się.